Cześć, witajcie kochani, z tej strony Przemas, pracownia stolarska Kępa Marzeń, witam was serdecznie. Długo mnie nie było w warsztacie, ci co nas obserwowali, jak widzieliście, trochę zajęć mieliśmy. W dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać krótki upgrade narzędzi, urządzeń, które pozyskałem od stycznia. W styczniu robiłem metamorfozę lekką naszej pracowni, szczególnie właśnie tego pomieszczenia. No a później było dużo roboty, to też pokażę wam w tym filmie. Co się działo, co u nas się działo przez te ostatnie 3 miesiące. No i na końcu też popowiadam wam o naszych planach. Oczywiście to są plany, tak? Tak jak zauważacie, nieraz mówię w filmikach o tym, że coś chcę wykonać, po czym życie weryfikuje, że jest coś innego. Ale takie jest właśnie życie, że nie zawsze się te plany da zrealizować, ale przynajmniej chociaż część jak się zrealizuje, to też dobrze. Ale dobra, przejdźmy do clou. Jeżeli chodzi o w ogóle moją pracownię. Moja pracownia składa się z dwóch pomieszczeń. Jedno pomieszczenie ma 25 metrów kwadratowych. Jest to drugie pomieszczenie, nie to, w którym jesteśmy. To pomieszczenie ma 17 metrów kwadratowych, 18 metrów kwadratowych. W tym pomieszczeniu, jak widzicie, mam przede wszystkim narzędzia do pracy ręcznej. Tutaj też kleję. Mam taki blat, jak widzicie, jakbyście zerknęli tu w tym miejscu, to zobaczcie, tu jest taki blat, który jest bratem roboczym. Tutaj kleję, tutaj maluję, różne rzeczy się tutaj dzieją, olejuję i tak dalej. Ale chodźcie do rzeczy ciekawszych, pokażę wam, jakie rzeczy nabyłem, na jakie rzeczy się zdecydowałem, jakie rzeczy kupiłem. Być może część narzędzi was zainteresuje, także chodźcie, pokażę wam. Ok, zacznijmy tutaj najpierw od stołu do snycerki i narzędzi dłut. Tutaj na chwilkę się zatrzymam, natomiast nagram o tym oddzielny film. Widzicie, zakupiłem tak duta japońskie. Tutaj posiadam również duta Narex i Kirsieny. Natomiast w styczniu, jak byliśmy w Zasią w górach na wycieczce, na nartach, to udało mi się wreszcie po paru latach odnaleźć pewnego pana, który produkuje sam duta snycerskie, ale o tym opowiem wam w kolejnych filmach. Dzięki temu spotkaniu bardzo dużo wiedzy zyskałem na temat stali, narzędzi. No mam swoje spostrzeżenia dotyczące pewnych dut. To są duta, słuchajcie, jeszcze z Julii i jeden komplet jest z Julii, a drugi jakiś z internetu. Także już nie pamiętam, które są nawet z Julii, a które są gdzieś komplet 12 dut z internetu. O nich też wam opowiem, bo uważam, że one też się nadają do pracy. Natomiast dużo ostrzenia wymagają te duta. Ok, to tyle jeżeli chodzi o duta. Swoimi jakby ostrzeżeniami podzielę się w kolejnych filmach, także obserwujcie. Jestem też szczęśliwym posiadaczem struga. Strug japoński. Gładzik tak zwany. Powiem wam szczerze, że zdecydowałem się oczywiście też ze względu na koszty. Taki gładzik kosztuje troszkę pieniążków, kilkaset złotych. I to jest gładzik z wymiennymi nożykami. Część osób pewnie, która zajmuje się tradycyjnym stolarstwem, tylko tym powie, że co to jest tak naprawdę za gładzik, który nie można naostrzyć, bo te nożyki są wymienne. Ale ja mam też swoje spostrzeżenia dotyczące tego, dlaczego warto kupić taki gładzik. Ale o tym też się podzielę z wami w kolejnych filmach. Tutaj dwa strugi, już które posiadałem. Strug równiaki uniwersalny Stanleya. I tutaj taki strug kątnik. Jego też doprowadziłem do ładu, przede wszystkim ostrze. Pokażę wam bardzo fajne urządzenie, nie tylko do pracy z drewnem, ale też dobre urządzenie, jeżeli chodzi o zdzieranie kleju w różnych trudnych zakamarkach. Kupiłem kilka ośników. Ośniki, które mają różne profile. Do profili zaoblonych, do płaskich. Kupiłem też parę cyklin do różnych płaszczyzn. Jeżeli chodzi tutaj o kolejne jakieś narzędzia, to cały czas korzystam z tego liniału precyzyjnego Inkry. Polecam nowy ten kątownik do przenoszenia Shinwa. Japoński, także kolejny kątownik i się naprawdę mi przydaje, szczególnie też wielokrotnie w ciesielce, bo troszeczkę poszedłem na stolarstwo budowlane. Dodatkowo bardzo fajny młotek japoński,
To z jednej strony jest klęsły, z drugiej wypukły. On oczywiście służy do pobijania dud, natomiast też można go wykorzystywać do innych rzeczy, ale to będę Wam pokazywał w kolejnych filmikach. No i trzy piły japońskie, szczególnie ta jest bardzo fajna, ze wzmocnionym grzbietem. Bardzo dobra jest, jeżeli chodzi o połączenia, o wykonywanie dokładnych połączeń. Oczywiście do cięcia w poprzek włókien. O piłach też Wam również opowiem. No i tutaj jeszcze dodatkowo zakupiłem kamienie japońskie, półsyntetyczne, uniwersalne, do stali nisko- i wysokowęglowej. Dlaczego właśnie na takie się zdecydowałem, też Wam opowiem w kolejnych filmach. Posiadają one gradacje 400, 1000 i 6000. Oczywiście posiadam tutaj jeszcze osełki. Osełki, które wykonał Stavros Gakos. Zapraszam Was serdecznie na kanał. W tym miejscu wykonuję bardzo fajne narzędzia ręczne do pracy do stolarki tradycyjnej, stolarstwa tradycyjnego. Ktoś może się oczywiście kłócić, po co mi kamień 6000, jeżeli osełka ma gradację około, skórzana osełka ma gradację około 5000. Natomiast ja też mam swoje spostrzeżenia, wszystko najważniejsze, żeby wychodziło na obszarze pracy. I tak jak ja powtarzam, nie ma jednych idealnych technik i zastosowań w stolarstwie, tak naprawdę wszystko wychodzi z czasem i musimy sami sobie jakby pewne rzeczy normować, sami musimy sobie pewne rzeczy dogrywać, które wychodzą nam w czasie praktyki. Sorry, trochę katar mam, ale nie ma żywoli, dobra. Także, no jak widzicie, tutaj w tym miejscu jeszcze zbudowałem stację ze sklejki antypoślizgowej z filmem fenolowym. Ona jest wodoodporna tu z tej strony. Dodatkowo od wewnątrz, już trochę jest kurz, ale tu od wewnątrz, jak widzicie, dałem silikon. Zasilikonowałem, bo to są kamienie wodne. Tutaj mam przygotowany garczek z wodą. Na 10 minut przed ostrzeniem trzeba takie osełki wrzucić, żeby się namoczyły i wtedy możemy sobie elegancko pracować. I co? I chyba tyle. Stację sobie wykonałem, przykręciłem do blatu na stałe, słuchajcie, nie rusza mi się, stabilna jest. To jest pasta polarska, kamienie do regeneracji powierzchni tych osełek poszczególne. No i też tutaj jest do dud profilowych taki kamień, do dud profilowych, jak widzicie. O tym wszystkim nagrywam filmiki, w jaki sposób ja ostrzę. Jest parę filmików, jest parę metod ostrzenia. Ja jakąś tam sobie swoją też wypracowałem. Każdy jakieś te swoje techniki ma, także tak wygląda to stanowisko, jak widzicie, do... Tam jeszcze jest szlifierka wysokoobrotowa. Właśnie ona jest potrzebna przede wszystkim do tego, jeżeli chcemy zmienić profil duta. Ale o pewnych rzeczach Wam poopowiadam. Dobra, przejdźmy dalej. Dusz pracowni. Tu, jak widzicie, mam taki... Dwa regaliki zakupiłem sobie i tutaj składuję sobie drewno, które mam do swoich prac. Podzieliłem je. Na dole mam, słuchajcie, ścinki. Też podzieliłem sklejka, dąb, w zależności od gatunku. Tam sosna, jesion jest. I też tu na dole widzicie stare deski pod upcykling, pod projekty nasze upcyklingowe. Tu w tym miejscu mamy sosnę i świerk na tej półce. Sosna, świerk, modrzew. Też. Tutaj mamy miks gatunków. Akurat jest dąb. Dąb powinien się znaleźć troszkę wyżej. Ta lampka dębowa. Natomiast tutaj mam miks gatunków. Mam tu trochę klona, trochę lipy, jabłonki. Także takie miksy gatunków. Tam dalej jest jesion. I na górze dąb. Dąb. I na górze jeszcze samej większe jakieś kawałki sklejki. No i tam w tym miejscu w rogu mam miejsce na listwy, żeby nie szukać. Powiem Wam, że naprawdę porządek w pracowni jest, kurczę, zapewnia komfort pracy, o wiele przyjemniej się pracuje, dlatego też się na to zdecydowałem. No ale tam jakieś dechy jeszcze mi pozostawały, jesionowe, widzę, bukowe. I tam część jest odłożona, są małe deski do pracy dla kursantów, którzy przychodzą. Przede wszystkim dębowe, ale też sosna. Tutaj zrobiłem sobie oddzielnie stanowiska pod wyżynarki, pilarkę. O, przy okazji właśnie powiem Wam o swoich planach. Na pewno tą makietę będę chciał zmienić. No daję radę, pracuję na niej. Jakby nie ma większego z tym problemu, żeby na niej pracować.
Natomiast potrzeba mi teraz, w momencie kiedy zaczynam trochę więcej toczyć, potrzebna mi jest wysokość cięcia o wiele większa. Tutaj sobie dałem ściski rurowe i te ściski Beseya. Ściski rurowe, słuchajcie, polecam, już też były na ten temat filmy. Jeżeli chodzi o moje ściski, to tak, komplet 8 sztuk, które zakupiłem w internecie, czyli 8 tych zacisków, które macie, bo rury trzeba oddzielnie kupić, kosztuje około 350 zł. 350 zł rury. Ja kupiłem, słuchajcie, rury w sklepie hydraulicznym. Sklep hydrauliczny, który ma możliwość od razu gwintowania tych rur. W związku z tym zrobiłem sobie różne długości. Tu jeszcze mam pochowane trochę dłuższe rury, jakbym chciał zmienić. Jeszcze wam pokażę w jednym miejscu. I tu kupiłem kolejne 8 ścisków. Ścisków nigdy za wiele, a te ściski rurowe naprawdę się sprawdzają. I tutaj są krótsze 60-tki sobie zrobiłem. I też kupiłem te rury właśnie w sklepie hydraulicznym z zagwintowaniem. Chyba to jest najtańsza wersja. Dodatkowo jeszcze doszło mi tutaj takie ściski do połączeń typu ramy, oktagonów i takich innych historii. No dobra, to jak już tu jesteśmy, półeczkę wykonałem sobie na wiertła, sękowniki, fazowniki. Na tej półeczce trzeba sobie też wkręty, tutaj gwoździe do pistoletu pneumatycznego. Większy, fajniejszy porządek. No tutaj jak widzicie jest ukośnica. Ukośnicę będę... Mam już, słuchajcie, 3 ukośnice. Jadę na tej starej Parkside'a. I tnie, tak? Już mam ją chyba ze 3 lata. Oczywiście nie trzyma kątów. Jeżeli chodzi o jakieś precyzyjne cięcia, to ta ukośnica nie zdaje egzaminu. Ostatnio, jak widzieliście, internet zalała fala ukośnic Evolution Fury. Ja też taką ukośnicę posiadam, tylko na razie ja ją będę wykorzystywał tak naprawdę do budowy, tam gdzie będę, gdzie remontujemy chatkę. Posiadam jeszcze ukośnicę DeWalta i powiem wam, że z tych trzech to jest jedyna ukośnica, która trzyma kąty. Ta Evolution, na szybko zerknąłem, niestety nie trzyma kątów. Też jest tam z nią problem. W dodatku do testów przesłano mi urządzenie z wtyczką angielską. Wiadomo, no można sobie przetyczkę znaleźć. Ale to o tym też nagram oddzielny film. I pamiętacie, tu w tym miejscu poprzednio była taka półeczka na elektronarzędzia. Pochowałem te elektronarzędzia. Dlaczego pochowałem te elektronarzędzia? Żeby mi po prostu pył nie wchodził do silników. Schowałem je po prostu do szafek. I wszystkie elektronarzędzia mam tutaj schowane w szafkach. Szafki na szczęście udało mi się wyrwać z chatki. To chatki marzeń, to remontujemy. W chatce, w tym miejscu, gdzie zdjąłem półki, będą zrobione przeze mnie drewniane półki. Tam nie chcemy płyty meblowej. I dzięki temu mogłem te półki wykorzystać właśnie na swoje elektronarzędzia. Pochowałem je, jak widzicie. Już się nie pylą, już się silniki, już pył nie wchodzi w silniki, także wszystko jest ok. Tutaj mam oleje, woski, kleje, takie historie. No i w tym miejscu jeszcze kolejne elektronarzędzia. A to co tu mam? A tutaj mam taki zestaw do porodzewiania drewna, ale to filmik innym razem. Tu w tej szafeczce mam kolejne jakieś lakiery, kleje, farby, bejce, różne takie historie. Trzymam w szafce, ponieważ w zimę dobrze mieć zabezpieczone takie farby, kleje i lakiery. Jak widzicie, grzejniczek, już dogrzewałem się jeszcze grzejnikiem w tym roku, ale na szczęście już jest piękna pogoda, już jest lato, także będziemy walczyć. Tam jeszcze jakaś wiertarka zwykła do betonu, wkręty kolejne. No i na razie, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o to pomieszczenie. Mam nadzieję, że zaciekawiłem was pewnymi tematami, takimi jak duta, strugi, praca. Pokażę wam właśnie pracę na tym strugu, gładziku przy okazji jeszcze. Przybliżę wam powierzchnię, pokażę wam, jak ona wygląda. Widzicie w tym miejscu? Widać ślady po pile i strugniemy i pokażę wam, jak fajnie struga.
zobaczysz, jak jest ustawiony. Za dużo. Zbyt duży zbiór. No już trochę lepiej. Dobra, nie chcę bawić mi się w ustawianie, ale generalnie pokażę wam, jaką fajną powierzchnię robi. No nie jest jeszcze precyzyjnie idealnie ustawiony, ale już ten wiór jest taki sympatyczny. Jeszcze troszeczkę powinienem zejść z grubości, ale wiór jest sympatyczny i nożyki są wymienne. Naprawdę powiem wam, bardzo fajny, ciekawy skrót, gładzik. No powierzchnię robi bajeczkę. Robi gładką. Naprawdę sympatyczny. Sympatyczny strug, ale o nim też wam poopowiadam. Już te wióry naprawdę są fajne, jak papier. Dobra, przejdźmy do drugiego pomieszczenia. Tam niewiele się wydarzyło, niewiele zmian. Tylko pokażę wam o pewnych rzeczach, które do toczenia. Przy okazji, super pogoda, co? Tu jak widzicie niewiele się zmieniło, stoi CNC. Szlifierka czpieniowa, o szlifierce czpieniowej też stwierdziłem, że wam opowiadam, bo jest parę filmików, ale opowiem wam o paru moich spostrzeżeniach, niuansach, szlifierka krawędziowa. No i to co mi się udało dokupić ostatnio do toczenia, to uchwyt tokarski czteroszczękowy i z tym wygodnym już kluczem do zaciskania, gdzie mamy tylko jeden ten klucz. Do tego uchwytu dokupiłem sobie, jak widzicie, takie szczęki do wykańczania misek. Można na niej pracować tylko na 600 obrotach, ale o tym, jeżeli jesteście zainteresowani filmikami o toczeniu, to też dajcie znać w komentarzach, bo sporo niuansów też można wychwycić. No tutaj te duta. O dutach też wam opowiadam właśnie przy okazji tych dut snycerskich, bo wychodziło mi sporo tematów związanych z dutami do toczenia, ale to w filmikach wam opowiadam o swoich spostrzeżeniach. Tutaj dodatkowo właśnie dokupiłem sobie w tym roku jeszcze na początku bardzo fajne urządzonko na łożysku. Jest, można sobie to samemu zrobić, ale bardzo fajne urządzonko na łożysku do szlifowania misek i przedmiotów, które wytoczymy, nie zostawia rys. Bardzo fajne urządzenie, też o tym nagrałem filmik. Ok, to chyba tyle z tych nowych rzeczy. No i jeszcze z tego jestem bardzo zadowolony. Jest to uchwyt do misek, bardzo duży. Zobaczcie, już z wyprowadzonym profilem, że nie trzeba, można tylko raz toczymy sobie miseczkę, to nie trzeba co chwilę przestawiać podtrzymki. Tylko ta podtrzymka jest już profilowana pod kształt misek, także o wiele szybciej robota idzie. I tutaj chcę pozdrowić Krzycha ze Stolarni od Zera. Polecił mi bardzo dobre duto. Tym dutem naprawdę można, słuchajcie, załatwić wiele, wiele rzeczy. Bardzo dobre duto polecam. Jest bardzo drogie, natomiast profil tego duta, zobaczcie, wygląda w ten sposób. I pod kątem toczenia misek to duto jest rewelacyjne, naprawdę, jeżeli chodzi o i toczenie to wstępne i później już toczenie po sezonowaniu misek. Ale o tym też wam popowiadam. To chyba było tyle, jeżeli chodzi o te moje zakupy. No skoncentrowałem się troszkę na toczeniu w tym roku.
Dużo osób też na kursy do mnie przyjeżdża, także takie dwa stanowiska są przygotowane. No i tyle. Dobra, to chodźcie jeszcze, podsumujemy sobie i popowiadam wam parę rzeczy. Tak jak wam wspominałem, sporo się naprawdę działo. Miałem naprawdę sporo kursów, już ponad 20 osób w tym roku do nas przyjechało, żeby nauczyć się od podstaw stolarstwa, toczenia w drewnie. Jestem z tego bardzo zadowolony. Ja też dzięki tym kursom bardzo się rozwijam. Ciągle powtarzam, że tak naprawdę stolarstwo i praca w drewnie uczy całe życie. Mam ciągle pokorę, ale i też już dużą pewność siebie. Jak widzicie, dość fajni, ciekawi ludzie, naprawdę miłe, fajne spotkania, różne projekty, miski, świeczniki, duże pionki do gry, dużo technik, jeżeli chodzi o otoczenie w tym miejscu. Dużo fajnych, pozytywnych wibracji i emocji. Nie tylko kursy toczenia, ale też kursy stolarskie. Tutaj połączenie zakładkowe pod kątem. Tutaj akurat był kurs stolarstwa tradycyjnego i też fajny stolik chłopak wykonał. Stolik tacę, można powiedzieć, taką śniadaniową. Dużo, dużo fajnych, pozytywnych emocji. To tutaj też między innymi dwóch kumpli przyjechało do mnie na kurs. Jeden wykonał półkę na wino, drugi taką podstawkę pod szklanki na łóżko. Fajne, fajne, pozytywne emocje, już się ciepło robiło, także sympatycznie. No te kursy też w międzyczasie wykonywałem właśnie, jak remontowaliśmy bar. I o tym wam też właśnie opowiem. Miesiąc czasu, cały marzec spędziliśmy przy remoncie z chłopakami baru. Remontowaliśmy 120 metrów sufitu, ocieplenie plus odeskowanie i 160 metrów ścian, czyli też ocieplenie i odeskowanie, łącznie też ze stolarką okienną i drzwiową. No sporo roboty właśnie, cały miesiąc praktycznie miałem robotę od poniedziałku do niedzieli, bo od poniedziałku do piątku był remont baru, a w sobotę, niedzielę miałem kursy. Także fajny, pracowity miesiąc, no ale jak sami widzicie, za bardzo czasu nie było na to, żeby nagrywać filmy, ale z efektu jesteśmy zadowoleni. Tutaj wrzuciliśmy, słuchajcie, 9 sztuk jętek 9-metrowych. Teraz jak na to patrzę, jak my to zrobiliśmy. No i tutaj zobaczcie, bez tego urządzenia gwoździarki nie dałoby rady. Naprawdę poszło chyba prawie 10 tysięcy gwoździ. Ale gwoździe ona wbija od 55 do 90 mm, także przyspieszyło nam to znacznie temat. No oprócz pracy, oprócz remontu baru, tych kursów, oczywiście trzeba było przygotować sobie materiał na kolejne projekty, kolejne realizacje zamówienia. W międzyczasie, dla tych, którzy nas uważnie obserwują, widzieliście, że byliśmy na festiwalu upcyclingu, recyklingu i rękodzieła w Warszawie, na Pradze. Tam też w międzyczasie cały tydzień przygotowywałem produkty nasze pod hasłem Wliniszewska Pasja. Tutaj akurat udało mi się pozyskać dwie fajne dechy, takie dość szerokie, 80-100 cm z drewna lipy, z tak zwanymi ptasimi oczami. No a tu jak widzicie, przygotowuję właśnie materiał pod lustra. Lustra, które też zabraliśmy na festiwal. Zapraszam też w tym miejscu do obejrzenia tego filmiku, kto nie widział, z festiwalu. Dużo fajnych, ciekawych rzeczy tam udało nam się zrobić i poznać przede wszystkim fajnych, ciekawych ludzi. Dlaczego w ogóle pokazuję wam to, co robiliśmy? Bo wiem, że część z was nie posiada kont na Facebooku, a tam przez te 3 miesiące na bieżąco wrzucaliśmy to, co się u nas na bieżąco działo, także ukłon w waszą stronę. Oprócz tego, oprócz pracy, nie zabrakło jeszcze nam czasu na relaks, ale krótki relaks, 3-4-dniowy w górach, na nartach, i gdzie mogliśmy obejrzeć sobie koncert naszego jednego z ulubionych zespołów, Lady Punk.
Jak widzieliście, trochę pracy w tym roku od początku mieliśmy. Cała ta pracownia, całe to pomieszczenie, też zeszło mi się około 2 tygodni, żeby to wszystko poprzestawiać, poustawiać, ale komfort pracy, ergonomia pracy, porządek w pracowni to jest dla mnie podstawa. Ja w tym momencie, słuchajcie, bez tego to już nie zaczynam roboty, bo nie chce mi się po prostu marnować, stracić czas i denerwować na to, żeby szukać, gdzie jest jakie poszczególne narzędzie. Także jak widzieliście tutaj w tym pomieszczeniu akurat sporo zmian. Dlaczego mam 2 oddzielne pomieszczenia? Przede wszystkim dlatego, że jeszcze do stycznia 2020 roku jest dotacja. W związku z tym muszę mieć oddzielne pomieszczenia, ponieważ tamto pomieszczenie jest zgłoszone pod dotację, to nie. Natomiast w przyszłym roku też będę chciał je połączyć. Osiska się uruchomiły. Będę chciał je połączyć i tak samo tam, gdzie jest jeszcze drewno, z drugiej strony jakby tego głównego pomieszczenia, będę chciał rozbudować tam o kolejne 17 metrów o takie pomieszczenie jak to, żeby w tamtym miejscu było stanowisko tylko i wyłącznie do toczenia. No i dzięki temu zyskam więcej miejsca. W tamtym pomieszczeniu wreszcie będę mógł spokojnie sobie strugać i ciąć materiał. Także tyle, jeżeli chodzi o przyszłe plany, więc na pewno przebudowy, zmiany jeszcze będą. No jeszcze do takiego idealnego miejsca pracy trochę mi brakuje. Troszkę, no, w miarę jedzenia, jak to się mówi, apetyt rośnie. Natomiast jestem już bardzo zadowolony i szczęśliwy z tego etapu, na którym jestem. Ale tak naprawdę, słuchajcie, małymi łyżeczkami, małymi krokami do przodu, bez kredytów to najważniejsze. Tu mi się akurat tą dotację udało uzyskać, ale na szczęście warsztat, narzędzia, które posiadam, nie są na kredycie, w związku z tym małymi kroczkami do przodu. Myślę, że to też jest najważniejsze takie przesłanie dla Was. W ogóle o tematach związanych z zakupem, z narzędziami, elektronarzędziami, maszynami nagram oddzielny ten film. Chodzi za mną już od 1,5 roku. Nie wiem, część z Was może co mnie obserwuje dłużej. Już mówiłem o takim filmie, że chcę nagrać taki film, w którym powiem, jakie maszyny do 10 i powyżej 10 tysięcy. No troszkę go zmodyfikuję, natomiast powiem Wam swoje subiektywne spostrzeżenia dotyczące tego, w jakie maszyny, elektronarzędzia moim zdaniem warto iść. Okej, słuchajcie, no kolejne miesiące to też chatka marzeń, także w maju ruszamy z remontem, będziemy wykończać już na zewnątrz chatkę, oblistwiać, pójdzie trejasz, pójdzie taras, także trochę pracy z drewnem będzie, na co się bardzo cieszę. W środku będziemy wywalać ścianę pomiędzy salonem a kuchnią i w łazience też rozpierducha całej łazienki, także też filmów sporo będzie. No i też będzie sporo takich projektów, które będę wykonywał z drewna, łącznie z drzwiami przesuwnymi. Pokażę Wam, w jaki sposób ja to robię. Także na przyszłe miesiące filmów będzie sporo. Przepraszam, że nie zawsze mam czas nagrywać, że te filmy są ostatnio rzadziej, ale jak widzieliście, sporo się działo przez te ostatnie 3 miesiące. Także doba ma tylko 24 godziny. Już na tym etapie widzę, że albo będę po prostu musiał Asię na siłę wyciągnąć z korporacji i żeby zaczęła ze mną pracować tutaj w kempie, albo będę musiał pomyśleć o jakimś pracowniku. Także kempa się rozwija, kempa idzie do przodu. Cieszę się z tego bardzo, ale nie chcę popełnić tego błędu, jaki popełniałem pracując na etacie i zaciskać sobie pętli na szyję, bo będę cisnął tylko pod kątem pieniędzy. Ale o pewnych tematach też Wam kiedyś opowiemy. Zapraszam Was serdecznie do obserwowania nas. A w tym miejscu chciałem Wam życzyć zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, spędzonych przede wszystkim w gronie rodziny, z najbliższymi. Piękna pogoda, piękny czas. Cieszmy się, radujmy. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki jak zwykle za wspólnie spędzony czas. Wolność i pokój. Trzymajcie się. Hej.